Cześć, tutaj Marcin, jesteśmy w kolejnym odcinku z Wasteland 3. Zrobiliśmy tą misję tutaj w bunkrze Armii Potworów. Kolejna misja, no mamy dwie misje. Mamy bardzo wrogie przejęcie. Charlie Knows i Carter chce przejąć kontrolę nad dziwnowiskiem. Mamy im szansę pomóc w tym projekcie, no chyba mamy szansę pomóc im w tym projekcie. Mamy się spotkać z kartelem na zewnątrz dziwnowiska. Do tego mamy misję, którą no teraz właśnie no niby że robiliśmy. Mamy zanieść te pojemniki filmowe, no te filmy stare do Eidolon, a więc no udamy się po prostu do dziwnowiska i tak musimy się uleczyć. Pancerny Cordite no ma PTSD. Po otarciu się o śmierć masz problemy z ogarnięciem się po prostu, no ma problemy z ogarnięciem się, no nie tylko przez PTSD, ale tak ogólnie. Jeśli się podoba, lajkujcie, jak się nie podoba, dislajkujcie, subskrybujcie ten mały kanał, no żeby pomóc troszkę w rozwinięciu go. No i co, lecimy do dziwnowiska, wsiadamy do naszego Kodiaka. I zobaczymy. No, gra się zapisuje jak to zwykle. Jeden z twoich strażników ci nie odpowiada. Wyrzuć problem z drużyny i zrekrutuj kogoś nowego w kwaterze głównej. No tak. No, tak ogólnie to się zastanawiam. No, tego szeryfa Kłona to tak nie za bardzo mi się on podoba. Podoba mi się Cordite, ale no też tak, no nie za bardzo. No fajny jest, fajnie napieprza, ale. Nie wiem, no mi się Skaczmo podoba, no, ale to jest też tak troszkę taka miłość z tego Wastelanda 2. No nie wiem co mam zrobić. No wywaliłem tą Lucię, bo mnie po prostu wkurzała, no. Lucia w ogóle jest wkurzająca, nie wiem, mnie wkurza. Jako postać, dobra, Kodiak, lecimy do dziwnowiska, więc tutaj musimy dotrzeć. Czy my możemy tam dotrzeć tędy? No zobaczymy. Zobaczymy, może coś spotkamy po drodze. O, jakiś hajs. Hajs zawsze się przydaje. Zobaczymy. O, tu jakiś sklepik jest. Potworzyca. Kobieta w pociętej masce hokejowej wychodzi ze starej furgonetki, na której wymalowano wilkołaka jadącego na Pegasie. Monster from the Monster Army. Love how you guys been helping us out. You want to trade? No, jasne, że chcemy pohandlować. You've been so good to us monsters. I'm gonna give you a prezi first, just for stopping by. Here. No tak, chyba ta armia potworów już niedługo będzie nas lubiała, jeśli po prostu ich w tej misji dla Charlie'ego Nosa ich wywalimy z ich bazy. No ale dobra. Co jeszcze możemy? Sorka potworka, to je napad. Jak wygląda życie w Armii Potworów? We usually just drink and watch old VHS monster movies and shoot the shit. It's the best. No to faktycznie, zajebiście. Jesteście strasznie zajebiście, no chyba zajebiści. W całym Colorado nie ma lepszej załogi niż wasza armia potworów. No lubią nas, ale. No nie, no szybko się. No ta armia potworów, tak jak tam wspominali, no jest po prostu na wykończeniu, no i tyle. Dobra, sprzedamy parę rzeczy, może coś uda nam się zakupić ciekawego, amunicja, nie wiem czy nam potrzebna, chyba nie. Amunicja nie jest nam potrzebna, ale może jakieś środki medyczne też nie widzę, ale zestaw do szwów nie. Zestaw półrazowy to bym sobie kupił, bo to właściwie? Nie. O cholera, jasno, chyba wszystkie kupiłem. Mam 6. Ile jeszcze kupimy? No pieniędzy też nie mamy za dużo. Nie wiem, czy nie sprzedać tego, no ale to czasami no się przydaje, no
Fajnie by było, gdyby te wszystkie jakieś tam fajki, cygara, te picia, te jittery, rhino, mózgoklejki, no to wszystko jakieś miało większe znaczenie. Masz te żółte śmieszki, bo tylko mnie wkurzają. I tak w ogóle nic z tym nie robimy. Granaty dymne. Co jeszcze możemy zakupić? No mamy 39. Wystarczy. Mamy nitro. Mamy 3. Dobra, jedno chociaż kupimy. I tak drogie. Nie, dobra. Pasuje. Lecimy. Lecimy dalej. A, to już koniec mapy. Cholera jasna. Dobra. Lecimy, musimy iść do dziwnowiska. Najpierw pójdziemy do Idilon. Zakończyć tą misję. No tutaj nic nie ma, nie ma. Ale po drodze czasami hajs jest. To warto się rozglądać. No hajs potrzebny nam będzie. No. Dobra, idziemy do dziwnowiska. Idziemy do dziwnowiska. Gdzie mam iść? Do Idilon. Dobra, idziemy do wnętrza najpierw. Jakub Martin, znany jako V-dychownik, to najnowszy przywódca Armii Potworów. No, no tak mówili, no niektórzy, tak jak mówiłem wcześniej, no niektórzy bohaterowie tutaj, te postacie mówiły, że no ta Armia Potworów jest na wykończeniu, tam jakieś mają układy z kimś tam, gdzieś tam, no ale to już są na wykończeniu, no to już jest po prostu te, tak jak w naszych czasach, no Imperium Rzymskie, no upadło. Armia potworów po prostu upadła, no i tyle, no. Teraz to są tylko taka grupka jakichś tam ludzi, powiedzmy, z fałdem na czele. No nie wiem, może przydałaby im się zmiana na dziwnowisku, troszkę, no. Nie wiem, Charlie Knows, no też taki, no. Figo Fago. Zobaczymy, no, zobaczymy. No, na razie jest plan, żeby go po prostu usunąć z jego stanowiska, tego fałda i po prostu Charlie niech przyjdzie. No, troszkę nam tam pomógł, troszkę nas tam oszukał, no, ale to taki, tak to jest Charlie. No dobra. Idziemy pogadać z Adilon. Our clown slaying knights in shining armor. You honor us by visiting our little theater. Mamy rolki z filmami z bunkra, ale wyglądają na mocno zniszczone. Let's see what we've got here. Damn, this looks pretty bad. No co, no oczywiście, no dostaniemy jakiś hajs, no wykosztowaliśmy się tam troszkę z tymi robotami. Easy, good looking. Let me take a peek at it first. No patrz, patrz. Ogląda pod światło rolki filmowe z przymkniętym okiem i językiem wychylającym się z kącika ust. Tylko nie mów, że mamy szukać kolejnych. No, but this is going to require some surgery. Come over here. So here's what I'm thinking. The film is falling apart, and I can't get a full show out of any of them. But I'm seeing bits and pieces that we could totally use with a bit of imagination. No wyobraźnię to na pewno masz dużą, no my też, szczególnie Sheriff Kwon. Let's examine the reels together, and we'll come up with a story worthy of chicks flicks. Here, look at these. Do you see a good main character? Przytrzymuję pod światło zniszczone fragmenty filmu. Możemy stworzyć nasz własny film. Widzimy dwóch policjantów, widzimy mężczyznę uciekającego przed wielkim głazem, no, ma kapelusz i bicz, no to Indiana Jones chyba. Dwóch policjantów, starszy ma wąsy, a drugi piękną fryzurę, no to nie wiem. Taki trochę Miami Vice, powiedzmy.
widzimy mężczyznę bez butów i w podkoszulku, który skrada się w biurowcu, no to będzie, no, Die Hard, czyli Szklana Pułapka chyba. Dobra, widzimy mężczyznę bez butów. Lubię Indiana Jonesa, ale jeszcze bardziej lubię Szklaną Pułapkę. Maybe he tries to sneak through the shadows and he's spotted. But not by a guard, no. Plot twist! The person spotting him is his former lover, and their passions rekindle instantly into lewd office sex. No, fajnie, fajnie. That's a great setup, but we need to decide where it takes place. Here, look over these reels. No gdzie ma akcja, gdzie ma miejsce akcji tego filmu, no w wieżowcu, no. Drogą pędzi samochód, drewniany okręt, może piracki, akademia lotnicza, wojskowa akademia lotnicza, no to tam gdzie jesteśmy teraz, mamy bazę. Akademia Wojskowa Lotnicza, dobra. Wojskowa Akademia Lotnicza. Ah, of course! The perfect place for simmering romances. Long forlorn looks, hidden desires. A dashing rival pilot joins our romantic plot and a triangle is formed. Great! No ja mam wyobraźnię, wszyscy mają wyobraźnię, no ale ona też w ogóle ma wyobraźnię. Na całego, no jeśli chodzi o te filmy, no oczywiście. Now for the pièce de résistance, my lovelies. Some of these old reels still have semi-legible labels. Give it your best shot. Sex me up a title. Dobra. Miłość, interes i krokodyl. No to był taki film stary już. No teraz już stary. Zaginiony ruchacz w akcji, pogromcy kłus. Zaginiony w akcji, tak? Może i tak, może i Chuck Norris. Chuck Norris, no tak jak tutaj to w Hiszpanii mówią. Chuck Norris. Po naszemu Chuck Norris. Zaginiony ruchacz akcji, dobry tytuł na film. Yes, baby, that's perfect. Oh, I see you have some beauties of your own with you. What do you think? Could one of your gorgeous friends star in our premiere? Wouldn't be long, I promise. No Cordite to by mógł grać jako, nie wiem, w Terminatorze chyba. Z tą swoją ręką urwaną, no odciętą. Jak długo to potrwa? Oh, just for a hot minute, darling. They'll be right back with you. Girl Scouts honor. Chyba jedna z lepszych misji. No. Cordite, tak są, albo Kłona. Cordite. No. Nie. O, nie chcę. A czemu nie chcesz? No chłopie, kurde, no. Jako Terminator byś grał. Dobra, Kłon. I've been a fan of your work for many years, Eidolon. It would be an honor. Oh, Marshal Kwan, it'll be our pleasure. Just don't go stealing the spotlight from any of my boys, okay? No, z chłopcami wiesz w filmie, szeryfie Kwan. No, a job well done, you. Okay, everyone, places. Our audience awaits. What's that? A script? Darling, we don't need those. No dobra, szeryfie Kwon, będziesz we filmie, jak w roli głównej występuje, szeryf Kwon. That was everything a simple man could ever dream of. Thank you. Now don't you think your 80 would forget your dues? You've been such a big help, Sugar Pies. So here's your reward. Come talk to me later to see how we got on, okay? Yeah, I know. How can I contain all this sexiness? No dobra, no. Zrobiliśmy filmik tutaj. No, Sheriff Kwon zrobił filmik z panami. No, nic tu więcej nie ma. Ten się dalej tam wydziera coś. Dobra. Don't make eye contact. Maybe he'll go away.
No dobra, coś tam jakieś problemy mają. Młody Vincent, co ty masz? Młody korpulentny mężczyzna przed wami przejął interes Masato. Gotuje w kilku garnkach na raz i opryskliwie was wita bez spojrzenia w górę. Welcome to young Vincent's. Przejąłeś sklep Masato? Yup. No dobra. Ale widać gadatliwy. Dlaczego nazywa się młody Vincent? Because I'm not old. Yet. No super. Możesz podzielić się jakimiś plotkami? No. No to w ogóle. Już ciebie nie lubię. Yes. Dobra, co masz na sprzedaż, chłopie? Masz zupki błyskawiczne. 100% kondycji. Ta 32. Tego nie chcemy. Ile tego kosztuje? 32. Bułeczka wieprzowa. No podobają mi się te właśnie te bułeczki. No masz od razu 100% życia i tyle. No nie ma się czym przejmować. 11 będzie kosztowało 342. Bierzemy. Nie, do tego bierzemy zupki błyskawiczne, jeden punkt akcji, do tego jeszcze weźmiemy steki z bizona. No niezbyt deal są te 100% życia, jak masz jeden, no to jedną apteczką, no to nie wiem, czy się da naleczyć. No da się, no wiadomo, że się da, ale to trwa, no a jeśli potrzebujemy tam zdrowia czy czegoś, no to idziemy, mykniemy sobie stek z bizonem czy z czego i od razu mamy. Dobra, możesz nas połatać, dawaj, chłopie, uwielbiani. Teraz dawaj jakieś artykuły medyczne. Masz coś tam nowego, chłopie? No ma tą stację pierwszej pomocy, ale czy mamy pierwszą pomoc na 7 poziomie? Chyba nie, chyba jeszcze nie, chyba jeszcze do tego nie doszliśmy. No ktoś musi się wylewelować na ten 7 poziom. No ale będą zmiany, no na pewno będą zmiany w naszej drużynie. Dobra, spadamy do Charlie'ego. Czemu tylko ja biegnę? Znaczy nie, nawet nie ja, tylko pancerny, nasz pancerniak, 4 pancerni i pies, no 6 pancernych i bez psa. Lecimy do Charlie'ego i Nose'a, zobaczymy. Nie jeden podróżnik czekał wiele dni, a nawet tygodni w nadziei na wejście do dziwnowiska. No, teraz będziecie mieli nowego szefa, ale tak mi się wydaje bynajmniej, no to może będzie łatwiej. Aczkolwiek wątpię, bo Charlie to jest taki, no, trochę kawał chama i jakby to powiedzieć, no, kawał chama i chuja, no i tyle. Dobra, musimy znaleźć Charlie'ego. Charlie, no chyba tak się spodziewam, no właśnie to co mieliśmy problem tutaj z wejściem do tego obszaru. No i tak mi się wydaje, że właśnie tam o to się rozchodzi, że po prostu tam jest Charlie Nose i tyle, no. Mamy go spotkać na dziwnowisku, no ale na dziwnowisku tylko to miejsce nam zostało po prostu do odkrycia, no i taka... Coś tam było, ale się zmyło. Taka konkluzja po prostu tego całego zamieszania. No właśnie, no już teraz drzwi są otwarte. Mamy tego wilka tutaj. No siemano, Charlie. No kurde, Charlie, tak jesteś, no, troszkę fałszywy, no, ale, no dobra, niech będzie. Zapomnieliśmy, jaki jest plan. No kurwa, Charlie, twoje plany to w ogóle są tragedia. Nawet powiedział o tym Farenbraigo.
get rid of Flab, and we can take over. First, we take the entrance, then we go down and wipe out anyone who doesn't surrender to the new cartel management. Purification through combat. That is the warrior's way. O, pancerny kordaj, ty już tutaj. Fisio, misiu. No dobra, na co czekamy? Me and my boys are gonna be the spearhead. Meet us at the entrance, Red Hats. No to dobra, spotkamy się przy wejściu, Charlie. Tylko najpierw przeszukamy tą twoją tutaj siedzibę. Tablica. Plan nakreślony na tablicy jest prosty, ale wydaje się skuteczny. Krok pierwszy, morduj wszystko co się rusza, krok drugi, tańce. No dobra. Wielki mi plan Charlie'ego. No ale tak on właśnie działa. Dobra, zobaczymy ten safe elektroniczny. Co my tu mamy? Odporność na trafienia krytyczne. Granat, miotacz ognia. Ludzie, zwierzęta, mutanty. No zobaczymy. Złom. Ciężarki. Wkład z płyty balistycznej. A to by się przydało nawet komuś do pancerza. No z dzisiaj to nie, bo ona to tam gdzieś daleko zawsze lata. Do pancerza. Ty masz jeden pancerza, akordaj, ty, co ty masz za pancerz? No właśnie, tobie by się przydało. Tak, zmieniamy to. Ile masz? 31. Do tego Wendy ma 36. No troszkę już tego pancerza mają, no nie, i tak nie za dużo. No ale troszkę tam jest. Dobra, lecimy rozwalić to dziwnowisko całe, tego całego fałda. Wykończonego, wykończymy tą całą armię potworów, no bo, no już i tak są skończeni. Kurwa, Charlie, no już jesteśmy tutaj. To co to? Aha, bo on tam strzela w tych wszystkich ludzi chyba. Tylko nie pomorduj wszystkich, chłopie, no. A, to chyba powinna dzisiaj wykopywać, czy kto tam. Dobra, mamy moda. Kurwa, idziemy, chłopie. Co tu się stało? These mooks fought best they could, but me and my boys handled them. So, hard part done. Now comes the easy part. You Red Hats go down there and take out anyone left. We'll be here. Guarding your flank. Jakie kurwa tyły, jak tutaj wszystkich pomordowaliście, to kto ma przejść? A tej armii potwory to prawie nie ma, no mamy wojskowy KM, no dobra. Figurka na ostatniego wilkołaka. No chyba nic więcej nie ma do zlutowania. No dobra, idziemy, zobaczymy co tam będzie się działo. No z tym fałdem na pewno będzie najgorzej, no bo to taki psychol w stroju wampira co chodzi. Dziwnowisko eksportuje mięsa, skóry i obornik do Colorado Springs w zamian za rozmaite artykuły spożywcze i zaopatrzenie. Pełni również rolę bezpiecznego środka handlu. No, czy bezpieczne to nie wiem, no bo do czasu kiedy nie rozprawiliśmy się z wybuchającymi świniami, no to takie bezpieczne to nie było. No i te pajasos tam ciągle ich molestuje. No ale zobaczymy jak się to uda, czy nasze bronie po prostu są wystarczające na to. Show these disputants what happens to those who would trespass. No właśnie. The bizarre. Dobra. Feed their corpses to the pigs. Dobra, fałd. No niestety, no ale. Dobra, zrobimy to w ten sposób, no i tyle. Początek walki. Dobra, co my tu mamy? Czy możemy walnąć z czegoś, z czego co się opłaca? Tu nie.
Wykrwawiający atak. Na razie może nie będziemy tam biegli gdzieś daleko. Mamy tą snajperę. Możemy kogoś... Kto to jest najbardziej niebezpieczny w ogóle z nich? No tak, czy w ogóle wszyscy mają mało życia? Powinniśmy na strzała go pyknąć, każdego jednego. Najbardziej, no... Znowu mamy to, że mamy tak mało procent trafienia. Nie wiem, o co chodzi z tym. Percepcję potrzebujemy więcej. Tak mi się wydaje coś. Dobra, to spójrzmy się na bronię, bynajmniej. Co najmniej to możemy zrobić. Ten ma jakąś strzelbę chyba. Karabiny maszynowe, ten ma jakiś chyba ciężki karabin maszynowy, Szymon Squad 3. No dobra, walniemy w tego. No niestety, no, ale to było przewidziane, to było bardziej niż przewidziane. Dobra, mamy tutaj oznaczenie do tego. Cienki bolek. No straszliwie mało mamy. Damy. A, nie możemy. Dobra, bo to jest tylko. Wolniemy sobie tutaj, żeby za dużo nas nie flankowali. Do tego wolniemy sobie. Dobra. Dawaj. Leć, Kordajt. Leć, użyj swojej super zdolności. Rozwalacza i. No, prawie, prawie. A nie było źle. Nie było tak źle, jak się spodziewałem. Dobra, walniemy z tej bazuki naszej. W tych... No dobra, nie będzie w tych. Trzeba lepiej w ogóle oczyścić ten teren tutaj. Dobra, walniemy w tych. Zobaczymy, co się stanie. No, jeden prawie nie żyje. Nie wiem, czym... tego przeładować, a więc no tragiczne mamy te procenty. To możemy coś strzelić w ogóle? Dobra, zobaczymy. No, paru tam jednego dziabnęliśmy. Dobra, Wendy, idź, walnij tego. Dobra, jeden mniej. No, już tego nie walniemy. Dobra, to pobiegnij chociaż tutaj. Się tutaj ukryj. Zdzisia. Ty już strzeliłaś, oczywiście. Chybiłaś, no bo to jest twoja rola, powiedzmy. Jak te procenty wyglądają? No fatalnie, fatalnie, fatalnie w każdym momencie mamy te procenty. Będziemy się to jakoś zmienić. 39. Tu niby, że będziemy mieli 79. Dobra, leć. Leć, cienki bolek. Dzisiaj mówię. Cienki bolek, oczywiście, że cienki bolek. W tego. Nie wiem, dlaczego się nie pojawia teraz ten... A, bo jesteśmy za daleko, cholera jasna. No dobra. Walniemy w tego. No, coś tam się udało. Sheriff Kwon. Idź sobie tu. No, cholera jasna, nawet jednego nie możemy zabić. Dobra. To i zobaczymy, co teraz zrobią oni. No fajnie, zabili swojego. No widać tego pancerza, te dwie nasze postacie, jak Kordajt i tutaj Wendy, no trochę mamy. Walniemy tego. Czy co możemy zrobić? Może wykrwawiający atak. O właśnie. Się zbliżymy trochę do tych. I co jeszcze? No, elegancko.
z dzisia. No, z dzisia na pewno Wilkowin trafi. No w ogóle Wilkowin potrafi trafić. No, jednak trafiła na 48% jak nigdy. No to jeszcze spróbuj tego. No, z dzisia jak nigdy. Z każdym jednym, z każdą jedną walką lepsza. Cienki bolek. Dobra, tego mamy skończonego. Amunicja trochę nas będzie kosztowała, dlatego niech leci Cordite. Uda ci się go wykończyć, czy nie? Cordite, tego to się po tobie nie spodziewałem. Chybiłeś. Kto tu jeszcze może przyjść? Dobra, dzięki bolek, ty masz amunicję chociaż tanią. Zobaczymy. No. Tu za mało punktów akcji. Może szeryf Kwon go zdoła wykończyć. No, i elegancko, i walka skończona. No, na pierwszym piętrze, powiedzmy, bynajmniej. Idziemy teraz po Fauda, co będzie pewnie cięższe. No po prostu nie wiem, czego się spodziewać po tym Faudzie, co on tam ma. No ale my też coś tam mamy, no. Zegarki tak jakieś. Duperele, powiedzmy. Pogram tak gnojków. Dobra. Wojskowe KM-y. Kaseta VHS. Stare horrory, tak, na pewno. Stare pornole. Tak, to tam było. Co tu jeszcze mamy? Tam jakąś skrzyneczkę. Reklama nudli. Zawiadomienie o oszustwie. Lata świetności plakatu dawno minęły. Tekst na dole brzmi: nie obsługiwać tego człowieka. Nazywa się Skoczmo lub Król Dżungli i bierze na krechę, gdzie się tylko da. Informacje o tej osobie prosimy zgłaszać przedstawicielom lokalnych organów ścigania. No Skoczmo, no sławy w dzinowisku nie ma, że zbyt dobrej, powiedzmy na to. This is Masato at the bazaar, and I have discovered the perfect food. Instant noodles. But pre-war packets are hard to come by, so I have reversed engineered their deliciousness and have them for sale at my stall for all to enjoy. Yes, at Masato's noodle stand, we have oodles of noodles for oodles. What's the perfect food? Noodles, how many do we have? Oodles, who should have some now? Oodles, and now we have to go. Toodles. No dobra, fajna reklama. Powiedzmy. No i tutaj nic, może sprawdzimy jeszcze tutaj te miejsca. Urządzenie VR. No dobra. Chyba tu nic nie ma, bo i tak wcześniej tu wszystko przeczesaliśmy, kiedy byliśmy po raz pierwszy. No zobaczymy, co tam. Tu możemy ich zaatakować z zasadzki. Dobra. Z dzisiaj. A kto ma w ogóle w umiejętnościach? No ja nie mam. No z dzisiaj chyba tylko będzie miała. I z dzisiaj też nie ma. Sheriff Kwon tylko ma podstępnego kutafona. To musimy to chyba komuś wylewelować i tak mi się wydaje, że to będę ja, kiedy walnę z rakietnicy. No dobra, nie będzie Sheriff... Sheriff Kwon nawet ma awans. O ty cholero. Szybkość, siła, inteligencja. Dobra, masz szybkość, do tego umiejętności. Co ci możemy dać? Lizusa to już nie będzie potrzebne. No, wywalimy ciebie i tyle. Obrażenia po zakradnięciu. Masz. Dobra, masz to i to. I do tego, co ci możemy dać? Z pistoletu. Karabin automatyczny. No to właściwie to nie jest takie złe. Dobra, masz to. Jeden punkcik jeszcze mamy. C
co ci możemy dać? Karabinem automatycznym. No mamy karabin automatyczny, tak czy nie? No karabin szturmowy, no to automatyczny chyba raczej, o to się rozchodzi. Rozłożymy to. Co dostaliśmy tam? Dostaliśmy też jedną jakąś broń. To w ogóle kaszana. A, to tych KM-ów mamy pełno. Rozłożymy je. Zawsze więcej hajsu, tego na pewno nie będziemy używać. Rewolwer. Ma ktoś jeszcze awans? Mi mignęło coś? Nie wiem czy... A, no właśnie. Pancerniak ma. Dobra, masz siłę. Tak, i co tutaj damy tobie? No ty nic nie masz na takiego. Nawet... Dobra, walka bez broni, zachowałem ci te punkty. Idź panie szeryfie. Kucnij sobie. Zobaczymy, czy ty możesz w ogóle coś zdziałać. No mało życia mają. Ten jest chyba najgorszy, bo lata z jakimś karabinem maszynowym ciężkim. Sierżant do tego. No dobra, walimy w tego. No, gówno mu co zrobiliśmy. No co zrobić? Dobra, musimy się dziś ruszyć, żeby coś ustrzelić, aż w jednej turze. Wendy. Ci z pistoletami, no... Dobra, więcej punktów ruchu. Ten, czy ten, poza zasięgiem. Dobra, lecimy. Więc na tego, który jest w zasięgu, powiedzmy. Pancerniak. Weź się od razu zajmij tym. Tak trochę głupi od razu. Dobra, tu nie leć tu. Ale mi się wydaje, że zastosujemy to, żeby ten tym karabinem maszynowym ciężkim nam zbyt dużego kuku nie zrobił po prostu, no i tyle. Dobra, walnij temu, nie da się, bo to nie wiem, co mi pokazuje, że się da. Do tego Sheriff Kwon. Dobra, walnij z tego, może. 54. Dobra. O, za daleko. Dobra, to leć tu. Schroń się tutaj, bo nie wiadomo, co oni tam mają za nadrzu. Cienki bolek. Ty masz coś fajnego? Ślepa seria. O, ta ślepa seria to tak... Troszkę słabo to brzmi. Ile ty masz percepcji w ogóle, chłopie? Jeden. No to za mało, zdecydowanie, bym powiedział. Trzydzieści sześć we wszystkich, cholera jasna. Nigdzie nie możemy tego zmienić. Dobra, idź tu. Co jest? 83, dobra. No, jeden chociaż mi żyje. Do tego walniemy w tych. No nieźle wyszło to. Dlatego lubię te, powiedzmy, pistolety maszynowe, o. Chyba to będzie tak się nazywało. Tu mamy cel tylko na jednego tego. Nie mamy za dużo jakichś tam wielkich procentów, że trafimy. No ale zawsze możemy... jakiegoś granata, użyć czegoś, leć tu. Mamy materiał wybuchowy, bo już... No, mamy, a i dlaczego nie mam granata żadnego tutaj w ekwipunku, ja nie wiem czego. Zawsze mamy granatę i teraz nie mamy. To i wieżyczkę? Nie wiem, czy wieżyczka będzie potrzebna, nie mają dużo życia ci
Nasi przeciwnicy tutaj, a więc... dobra, wolnimy od razu z tego. Nawet jeszcze jeden im rzucimy. Choć już mają tutaj połowę życia, więc no wielkim zagrożeniem chyba nie będą. Cel zablokowany, no dobra. No niestety. Z dzisiaj oczywiście się nie popisuje. No to jak mam 14 pancerza, no to jest gówno nie pancerz. I tyle. Dobra, mamy robota, którego będziemy mogli sobie fajnie. Nie bij go klon, po co go bije? Nie wiem, kto miał te hakowanie, to chyba z dzisiaj była, no właśnie, bo no to było taki latawiec nasz, no. No to dobra, po kolei. Najpierw ty. No, na dwa strzały poszedłeś, teraz ty. I też na dwa. Do tego, no już więcej nic nie możemy to on zrobić, ale... Sheriff Kwon. 54. Dobra, walimy fałdę i tyle. Fałd, co ty możesz tam zrobić? Ciało, mało obrażeń, krwawienie, głowa, mało obrażeń. No wszędzie mało obrażeń, bo to są te gówniane karabiny, no maszynowe powiedzmy, karabiny automatyczne. Dobra, w nogi, wal, będzie jak będzie krwawienie, no to będzie dobrze. No nie ma niestety. No ale te karabiny maszynowe to jest tragedia. Tragedia na resorach. I tyle. Wendy. Dawaj. Wolnij w tego, ja bym wolał. Co ty jeszcze masz? Dobra. Wolnij w tego. Ma te krwawienie, ile tych punktów straci? Oślepienie? Nie to. Tylko to. Minus 12%. No ma ile... 426 ogólnie, no to powinien umrzeć w tym momencie. Do tego Sheriff Kwon, dobra, weź sobie dziabnij coś tam, żebyś mi tutaj nie padł, żebym nie musiał używać na ciebie za jakieś tam dupereli. Tutaj widzimy coś, no coś tam widzimy. Dobra, wolniemy. No. I elegancko. Do tego nawet wolniłem z tego, żeby więcej doświadczenia jakiegoś mieć. Nie wiem, czy się to liczy, czy się nie liczy. No, ale zobaczymy, no. Coś tam niby, że dostaliśmy, albo nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy za te roboty, które oni przywołują, my też coś dostajemy. Dobra, idziemy tutaj. I do tego z dzisia cel zablokowany. No dobra, idź tu. Zobaczymy, co możesz stworzyć. No niedużo, no ale 208 to 208 zawsze. No jeszcze klon przyszedł fajnie na pieprza we fałda. Dobra, nie będziemy marnować amunicji. Wendy się zajmie tym. No. No i mamy porozmawiać z Charlie. Another battle won by Charlie Knows. Come, Red Ants, let's talk. No tak, Charlie, za dużo się nie namęczyłeś tutaj. Poziom dla Wendy. Koordynacja. Z umiejętności, co jej możemy dać. Pierwsza pomoc. Twardziel. Twardziela? Walka w zwarciu. Dobra, damy ci walkę w zwarciu.
Bo w końcu będą takie bronie, no tak jak mówiłem wcześniej, będą takie bronie, których nie będziemy mogli użyć. Ty nie masz awansu. Z dzisiaj ma awans. No właśnie, z dzisiaj. Największy problem z całej drużyny się okazuje. Damy ci przedziwną naukę chyba, coś mi się wydaje. No mało masz życia, choroba jasna. Przydałby się ktoś z pistoletem. Tak szczerze. Ze snajperką też, ale no... Z dzisiaj ze snajperką... No mają więcej punktów tutaj niż... No ale ona... Nie wiem, no ma koordynację, ma inteligencję. No niby, że też by się nadała. Dobra, potwierdzam, inteligencję masz. Karabiny snajperskie, nerdowskie rzeczy. Co ci możemy dać tutaj? Dam ci to po prostu. Nie no. Dam ci karabiny snajperskie, masz. Będziesz naszym oficjalnym snajperem z dzisiaj. Od tej pory. Chyba. No jeszcze zobaczymy, kogo tam po drodze spotkamy. Precyzyjne strzały karabiny snajperskie mają znacznie większą szansę wywołania efektów krytycznych. No dobra, cokolwiek to znaczy. Dzięki tosterom wiesz co nieco o termodynamice obrażenia od ognia plus 25%. To naprawianie tosterów to fajne by było do... jeśli się używa miotacza ognia. Do tego. Jeszcze ten perk. O właśnie ten. Do tego jeszcze ten perk. Który był tutaj. Gdzie on jest? To nie był perk, tylko to był atrybut. O właśnie. Właśnie to, od ognia. I nie wybuchomaniak, tylko to drugie. Tam też chyba coś było od ognia. No to już w ogóle byłby no... napieprzałby tym ogniem jak cholera. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze mamy. Cienki bolek. Umiejętności, nic nie mamy tutaj. No idziemy na spotkanie. A, tutaj był safe, no tak. Jeszcze zobaczymy co tu fałd miał. Klucz do safe'u M1911. No nie używamy na razie takich broni. Pogromca gnojków, no to już tam wiele razy było, to też. Zobaczymy co tam ma w sejfie. Mamy ozdobę, nietoperz wampir, to na samochód, strój wampira. Możemy się przebrać, no i nic w ogóle, ogólnie tu nic ciekawego. Dobra, lecimy do Charlie'ego. Gdzie ty jesteś, Charlie? Nowym szefem zostałeś. Mianowałem cię nowym szefem po zabiciu Fauda. I tyle. Not bad. Not bad at all. Another glorious victory for Charlie Nose. No. And of course you helped as well, Red Hats. Well done. Tak naprawdę niezbyt się napracowałeś, Charlie. Ah, it might seem that way. But believe me. Without me, the whole fight would have gone awry. Now, as to what's next. Wait, stop. Pierdolia, Jones. The merchants of the bazaar asked me to come speak with you. We're unarmed and wish to parley... Wait. Rangers, is that you? No, man. Why, hello, new friend. Come here to talk to old Charlie Nose? Who are you, then? Pierdolia Jones. Caravan master. Look, Rangers, what's going on here? Why did you attack the bazaar? Zaatakowaliśmy dziwnowiska, zaatakowaliśmy armię potworów.
Nie zrobimy wam krzywdy, jesteśmy tu tylko z powodu armii potworów, no właśnie. Red Hats are right. The monster army was weak, done for. You're under new management now. Cartel management. Our parlay can be a short one, Jones. The bazaar is now part of the cartel, under my management. Either you work for us, or you get out. You storm in here, kill a bunch of people, and just want us to be okay with that? You're nothing but a bunch of outlaws. And it'll be over my dead body that we have outlaws running the bazaar. No, takich rzeczy to lepiej nie mów. No właśnie. Jones, myśl praktycznie. Będzie tak, jak chce kartel, albo dziwnowisko przestanie istnieć, a wraz z nimi większość handlu w tym regionie. Right, Rangers. Fine, let's work together. But I'm keeping a close eye on you, Charlie. No ty kurwa co, jesteś John Wayne? Żebyś miał oko na niego? Don't worry, my new friend. With Charlie in charge, the bazaar will soon be the shining jewel of the frozen waste. Jones, go down there and tell those friends of yours to get back to work. Time is money. Come, no man. To chociaż tyle. I want to inspect my new office. Rangers, follow me and we'll talk compensation. To chociaż tyle dobre, że nie pozabijaliśmy tych wszystkich sprzedawców. Remember, this is HQ. We just got a call from a guy named Quarex who says he's trapped in the tunnels below the bazaar and in fear of his life. Can you check it out ASAP? No możemy sprawdzić, czemu nie? Copy that, November. Stay frosty. Dobra, idziemy do Charlie'ego. Co on nam znowu wymyślił? No już na pewno nie mamy zniżki na leczenie ani na nic. No ale trudno. Charlie. Red Hats, you did well. Fought nearly as bravely as old Charlie. Don't think I didn't notice your contribution. Set aside a tidy sum for you. Not just that. Here's a key card to a safe you can find in our hideout, just outside the bazaar entrance. Dobra, i tak już to otworzyliśmy. No 1000 dolców, nieźle. Co dalej z dziwnowiskiem, Charlie? By and large, business as usual. I'm not planning to change operations much, a little more gambling maybe, and it'll be safer under Charlie's watch. No clowns will sneak by, let me tell you. Odwaliliśmy za ciebie całą robotę. Oh, nonsense, nonsense! It might seem that way to the untrained eye. To kurwa, but you didn't see the backup they had coming. A vast army of ninjas. We fought them off. You're welcome. But thank you again for doing your part, Red Hats. See you around. No dobra, Charlie, na razie. Misje wykonane. Awans znowu mamy. Dobra, będziemy musieli poszukać Quarexa, który jest tam w tych norach znowu. Cholera z tym Quarexem, jakieś znowu nudy. No ale zobaczymy, co możemy zrobić z tym Quarexem. Percepcja 4. No tu mam percepcji pełno i też jakieś te procenty trafienia no nie są jakieś wysokie. No to ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, będziemy musieli poszukać tego Quarexa w podziemiach. Schronił się w norach po tym, jak w dziwnowisku wybuchła walka. Musimy znaleźć miejsce, w którym Quarex się ukrywa. No dobra, no to idziemy go poszukać.